Prosimy o spokój. Zaczynamy. Przeddzień 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości społeczność Szkoły Podstawowej ma zaszczyt gościć pana starostę Kłobuckiego, pana Henryka Kiepurę. Brawa. Wójta gminy Opatu, pana Bogdana Susiaka. Proboszcza parafii świętego Jakuba w Krzepicach, księdza Szymona Szymonę. Radny gminy Opatów na czele z wiceprzewodniczącym Dariuszem Zającem. Pana Piotra Rojszczyka. I także pana Andrzeja Dalskiego, prezesa Stowarzyszenia Nasza Szkoła. Stanisława Krzywa. Witamy również pana Jana Ślusarczyka. I sołtysów na czele z panią Henryką Sitek. Barbara Janic. I chciałam również witać serdecznie członków zarządu Stowarzyszenia Nasza Szkoła, w osobie pana Marcina Tasarza, Mariusza Dalka i przedstawiciela Rady Rodziców, panią Księżanę. Związanych z pełnieniem mandatu poselskiego osobiście nie mógł przybyć poseł Andrzej Gawron, skierował do nas następujący list. Szanowni zebrani, ponad dwa tygodnie temu został wybrany nowy Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z wolą wyborców nastąpiła fundamentalna zmiana. Chciałbym zapewnić, że ja osobiście dołożę wszelkich starań, aby ta zmiana przyczyniła się do budowy lepszego, sprawniejszego i bardziej uczciwego państwa. Dziś w szkole świętujemy Dzień Niepodległości. 97 lat temu nasz kraj po latach niewoli odzyskał niepodległość. Możemy być dumni ze swojej historii. 11 listopada to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary i zwycięstwa. Nie zapominając o historii, warto mówić o dniu dzisiejszym. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co udało się osiągnąć w Stowarzyszeniu Nasza Szkoła. Przez ostatnie 3 lata ze szkoły przeznaczonej do likwidacji udało się zrobić największą i bodaj najlepiej wyposażoną placówkę w gminie. To ogromny sukces waszej lokalnej społeczności i osobisty pana Andrzeja Zalskiego. Ze swej strony pragnę zadeklarować pełne poparcie dla takich inicjatyw. Choć mieszkam w powiecie lublinieckim, sprawy kłobuckie są mi bliskie. W swoich działaniach jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej zawsze będę stał po stronie obywatela. Władza jest po to, aby służyć ludziom. Wszelkie działania gminy, powiatów, województw i władz krajowe powinny być ukierunkowane na wspieranie inicjatyw obywatelskich zgodnie z zasadą pomocniczości. Gronu pedagogicznemu pragnę pogratulować wysiłków na rzecz wychowania młodego pokolenia, bo szkoła to nie tylko automatyczny przekaz pewnego zakresu wiedzy, to trud wychowawczy. Życzę, aby ten trud był dobrze wynagrodzony i aby obfitował w osobistą satysfakcję. Szczerze żałuję, że nie mogę osobiście uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości. Chciałbym jednak pozdrowić serdecznie wszystkich uczniów waszej szkoły i zaapelować, miejcie marzenia i spełniajcie te marzenia w naszej wolnej Polsce. Z wyrazami szacunku, Andrzej Gawron, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. A teraz chciałam bardzo serdecznie zaprosić na Akademię z okazji 11 listopada, przygotowaną pod opieką pani Aleksandry Olczyk i pani Sylwii Krzyżanowskiej w wykonaniu klasy 4, 5 i 6. Bardzo proszę wszystkich gości o powstanie. Całość baczność. Poczet flagowy wprowadzić. Spocznij.
Wieczorny dzień listopada, na wietrze trzepoca plaga, może historię opowiada, gdy tak z wiatrem się zmaga, biel i czerwony.